Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa? Narosło wokół tego tematu wiele kontrowersyjnych opinii, również wiele mitów i właśnie dzisiaj chcę powiedzieć Ci, dla kogo kawa rozpuszczalna i jaka kawa rozpuszczalna nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ale być może kiedy właśnie będzie to dobry wybór. Zapraszam na odcinek. Jak to nieraz się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa, czy nie, to również diabeł może tkwić w szczegółach, a także w jakości kawy. Ale myślę, że to nie jest dla nikogo zdziwieniem, no bo jeżeli chodzi o odżywianie, to jakość tego, co jemy, ma ogromne znaczenie. Na początku chcę, żeby to było jasne, że kawa sama w sobie jest już teraz uznawana dla większości osób, bo wiadomo, że są wyjątki i osoby, którym, nie wiem, kofeina podrażnia przewód pokarmowy i tak dalej, nie powinny jej stosować, czy na przykład kobiety w ciąży, matki karmiące, ale dla większości osób kawa ma potwierdzone naukowo zdrowotne działanie dla naszego organizmu. Jest bardzo mocnym i bardzo dobrym przeciwutleniaczem, czyli ma te antyoksydanty, związki, które pomagają zwalczać stany zapalne. Badania pokazują, że również jej stosowanie ma działanie prokognitywne, czyli wspierające wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, ale także ergogeniczne, czyli wspierające wydolność osób aktywnych fizycznie. Jest używana również w sporcie. Oprócz tego, że poprawia nasz nastrój dzięki wpływowi na neuroprzekaźniki w mózgu, to także niektóre badania pokazują, może pomagać obniżać poziom glukozy, cholesterolu, korzystnie wpływać na serce, nawet na ciśnienie, więc naprawdę, jeżeli chodzi o działanie kawy, to już od wielu, wielu lat sukcesywnie widzimy, że jest ona polecana u wielu osób i również eksperci pod kątem ilości spożywanej kawy można powiedzieć, że pozwalają nam z czasem na więcej, bo teraz 4, a nawet w niektórych badaniach 6 czy 8 filiżanek kawy pokazywane jest, że ma wciąż pozytywne działanie i nie ma tego negatywnego. A jeżeli chodzi o to, co niektórzy wciąż mówią, czyli że kawa nas odwadnia, to działanie diuretyczne jest w 100% po pierwsze kompensowane przez samą ilość płynu w kawie. Czyli powiedzmy, pijąc tą kawę rozpuszczalną, którą mam pyszną, nalaną, rzeczywiście zwiększam efekt, tą diurezę, ilość moczu, ale jakby ilość wody, którą sobie dostarczę w tej kawie, zupełnie to kompensuje. A co więcej, osoby, które piją kawę regularnie, czyli my, tak zwani kawosze, w ogóle już tego efektu diuretycznego nie mamy, bo po prostu organizm do tej kawy, kofeiny się przyzwyczaja. No to przejdźmy sobie teraz do kawy rozpuszczalnej. Tak naprawdę kawa rozpuszczalna jest to odwodniony ekstrakt z kawy. Są różne metody pozyskiwania tej kawy rozpuszczalnej, natomiast przeanalizowałam dla Was badania naukowe i tak naprawdę nie ma badań, które pokazywałyby, że dobrej jakości kawa rozpuszczalna, prawdziwa kawa rozpuszczalna, ma negatywne działanie na nasz organizm. Natomiast, co warto zaznaczyć, bo kawa rozpuszczalna jedna drugiej nierówna. Są różnego rodzaju popularne takie kawy typu cappuccino w saszetkach, czy na przykład kawy 3 w 1. I rzeczywiście w 2014 roku było na przykład w Korei robione takie badanie, które sprawdzało, porównywało efekty pod kątem syndromu metabolicznego, czyli tych skażeń powiązanych z nadmierną masą ciała, cukrzycą, właśnie przy piciu różnego rodzaju kawy. No i okazuje się, że osoby, które piły taką kawę rozpuszczalną instant z dodatkami, miały większe ryzyko rozwoju syndromu metabolicznego, ale jak sami badacze podkreślili, było to związane z tym, że w tej kawie było dużo cukru, dużo śmietanki, dużo dodatków. Sama kawa rozpuszczalna, jeżeli jest czystą kawą, nie powodowała takiego efektu. A jak sobie zobaczysz na chociażby popularne w Polsce różne marki właśnie kaw rozpuszczalnych i tych miksów, to tam nieraz jest tylko 10% kawy w kawie, a reszta to jest syrop glukozowy, cukier, różnego rodzaju emulgatory, substancje antyzbrylające, więc na to musimy zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o badania nad samą kawą rozpuszczalną, to nawet w Polsce były takie badania
przeprowadzane chociażby w 2022 roku i okazuje się, że kawa rozpuszczalna zazwyczaj ma mniej kofeiny, co dla osób pijących dość duże ilości kawy może być wręcz na plus, a także kawa rozpuszczalna ma zazwyczaj więcej antyoksydantów, tych przeciwutleniaczy, tych związków bardzo korzystnych dla naszego zdrowia niż inne kawy, chociażby kawa parzona. Dlatego, że poprzez ten proces ekstrakcji no rzeczywiście zwiększa się zawartość właśnie tych przeciwutleniaczy w kawie. Więc to akurat działa wręcz na plus kawy rozpuszczalnej. Natomiast pamiętajmy, że w ogóle kawa obniża przyswajanie żelaza i kawa rozpuszczalna może nawet bardziej obniżać przyswajanie żelaza niż zwykła kawa, więc po prostu nie pijemy kawy do steka, nie pijemy kawy do wątróbki i raczej warto zachować ten odstęp pomiędzy kawą a posiłkiem. Takie moje dwa największe zastrzeżenia co do kawy to jest zawartość akrylamidu. Akrylamid to jest taki szkodliwy, wręcz rakotwórczy związek w większych ilościach, który powstaje podczas obróbki termicznej produktów. I rzeczywiście w kawie rozpuszczalnej mamy ten akrylamid. Ale uwaga, ten akrylamid mamy też w kawie zwykłej. W kawie rozpuszczalnej badania pokazują, że może być go 2 razy więcej, ale na przykład w kawie zbożowej może być go nawet 6 razy więcej. Akrylamid jest wszędzie. Czy ilość z kawy nas zabije? Nie, nie zabije nas. Natomiast no, pamiętaj po prostu o tym, żeby ograniczać żywność przetworzoną, jeżeli ją ograniczysz i nie będziesz jeść frytek codziennie, bo właśnie w ziemniakach poddawanych wysokiej obróbce termicznej również wytwarza się akrylamid, to myślę, że ta zawartość akrylamidu w pożywieniu u Ciebie naprawdę będzie na takim poziomie, że niczego złego nie wyrządzi. I druga rzecz to pleśń. Pleśń jest obecna, może być obecna w pożywieniu, może być też obecna w kawie i rzeczywiście pleśń wytwarza tak zwane mykotoksyny, które naprawdę mogą fatalnie wpływać na nasze zdrowie, samopoczucie, na nasz układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Natomiast, co się okazuje, właśnie poprzez to, że ten proces ekstrakcji kawy rozpuszczalnej, rzadziej może ona być zanieczyszczona pleśnią niż zwykła kawa. Ale tutaj znowu zwróć uwagę na jakość. Kawa powinna być w takich opakowaniach, które nie dopuszczają słońca i które nie dopuszczają wilgoci. Jeżeli mamy woreczek strunowy i tą kawę dobrze przechowujemy, to nie bój się o pleśń. Natomiast jeżeli rzeczywiście otwierasz kawę, widzisz tą pleśń i ją czujesz, bo ją można też wyczuć, no to na pewno takiego produktu nie powinniśmy spożywać. Ja nie będę ukrywać, że uwielbiam kawę z ekspresu, wcześniej używałam aeropresu i różnych innych metod. Natomiast kawa rozpuszczalna ma również miejsce w mojej kuchni, bo jest ona dużo wygodniejsza, na przykład do zabrania ze sobą na wyjazd, czy jeżeli jesteśmy w pracy i nie mamy ekspresu, a już kawy funkcjonalne, bo to o nich chcę Ci na koniec powiedzieć, to jest po prostu rewelacja, bo z jednej strony te wszystkie prozdrowotne właściwości kawy, a z drugiej strony dodajemy jeszcze prozdrowotne właściwości grzybów funkcjonalnych i to jest genialna mieszanka. Genialna mieszanka, którą możesz skosztować od firmy Biketo. Biketo niedawno wprowadziło 3 rodzaje kawy rozpuszczalnej, kawy właśnie funkcjonalnej na rynek. Ja testowałam wszystkie 3 i właśnie piję jedną z nich i naprawdę ja nie przepadam ogólnie za kawą rozpuszczalną pod kątem smaku. Jak ktoś lubi taką kawę z ekspresu parzoną, to myślę, że nieraz z tym ma problem. Ta kawa jest smaczna i jak kupowałam sobie też wcześniej osobno grzyby funkcjonalne i dodawałam do kawy, to czułam ten taki posmak, który nie do końca mi odpowiadał. A tutaj dzięki dodatkowi naturalnej wanilii, właśnie bardziej czuć w tej kawie wanilię, ale nie jest ta kawa słodka niż te grzyby, dlatego naprawdę smak jest bardzo, bardzo dobry, świetnie się to rozpuszcza, no i naprawdę to są kawy wysokiej jakości. Co Ci polecam? Polecam Ci tak naprawdę albo wypróbować każdą, albo wybrać tą, która najbardziej będzie Tobie odpowiadać. Mamy mushroom coffee, czyli po prostu kawę z 3 grzybami. Mamy lion's mane, czyli soplówkę jeżowatą i wiadomo, że ona najbardziej tutaj ma potwierdzone działanie pod kątem wsparcia kognitywnego, wsparcia dla naszego mózgu, dla naszej pamięci. Mamy dodatek reishi. Reishi jest, mówi się, że jest takim grzybem, który wspiera nasz układ odpornościowy, ale też pomaga redukować stres, taki jakby wprowadza spokój do naszego układu nerwowego, że tak powiem. I mamy cordyceps, który jest takim naturalnym doładowaniem energii. Więc tutaj mamy 3 grzyby funkcjonalne i ich połączenie tak naprawdę w tej kawie nie jest jakieś wyczuwalne, a
o każdej porze dnia taka kawa może się sprawdzić. Ona, powiedziałabym, jest taką najbardziej uniwersalną kawą, jeżeli chodzi o kawy funkcjonalne, ale mamy też bardzo fajną kawę Chill Out Coffee i ja powiem Ci szczerze, że nawet jeżeli mam po południu ochotę na kawę, to właśnie odkąd mam tą kawę, częściej sięgam po nią niż na przykład po kawę z ekspresu, bo to jest kawa, która, zresztą napisane jest właśnie Afternoon Relaxation, kawa, która ma w sobie ashwagandę i reishi, które wspierają nasz układ nerwowy i pomagają wyrównać poziomy kortyzolu i mogą również wspierać sen. Więc z jednej strony trochę łagodzimy to działanie kofeiny i naprawdę jest to bardzo fajna popołudniowa opcja. I dla osób szczególnie na diecie keto, czy tym, którym zależy na energii dla mózgu, Brain Fuel Coffee. I tutaj mamy Lion's Mane, czyli tak jak w tej kawie, suplówkę jeżowatą, która właśnie ma to wsparcie kognitywne, ale jeszcze dodatkowo jest to podkręcone olejem MCT, czyli jeżeli robisz sobie taką na przykład kawę kuloodporną, to tutaj tu masz rozpuszczalną już kawę kuloodporną i nie będzie nawet, tak jeżeli używamy na przykład oleju MCT w płynie, no to ten tłuszcz pływa, jak go nie zblendujemy. Ja właśnie w tym momencie piję tą kawę i to po prostu jest łyżka kawy, gorąca woda, 95 stopni. Mieszam łyżeczką i tutaj mi nic nie pływa, ona jest idealnie zblendowana, więc jest to bardzo fajne wsparcie. Też wiadomo, olej MCT dodaje nam energii, wspiera nasz metabolizm, więc bardzo Ci polecam wypróbowanie jednej z tych trzech kaw, bo jeżeli chodzi o kawę, jeżeli chodzi o kawę rozpuszczalną, to tutaj po prostu jakość ma znaczenie. Daj znać w komentarzu, czy pijesz kawę rozpuszczalną, jaką kawę lubisz najbardziej, a czy może do tej pory obawiałeś się jakichś niekorzystnych działań kawy. Chętnie poczytam i wymienimy się też w komentarzach opiniami. Linki do kaw oczywiście też w opisie, link dodatkowo na darmową dostawę. A ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka. Pozdrawiam ciepło, cześć!